Witajcie. Miałem robić ten unboxing, ale nie wiem, czy jestem w stanie, bo czekałem na tego kuriera 4 godziny. Od 6 było doręczenie i dopiero jak się położyłem w końcu, to przyjechał. Dosłownie przebudziłem się 3 minuty temu. Spróbuję przynajmniej to otworzyć. Tylko gdzie ja mam jakiś nożyk? Przynajmniej zobaczyć, czy to jest to, co trzeba. Bo jakieś takie lekkie to jest. Także teraz mi się tego testować nie chce, ale zobaczymy to sobie, a na testy przyjdzie czas. Jeszcze Was zdążę nimi zanudzić. No jedną ręką to trochę tak niemrawo mi się to rozpakowuje. No nie wiem, czy to faktycznie jest nowe za 4,5 stówy taki model, że Wam pokażę nawet, ile to mnie kosztowało, bo średnia taka cena w większości sklepów to jest 9 stów, a tutaj macie 449. Czy jest pasek, czy jest pilot? Spróbuję to jakoś wydostać z tego kartonu. Aha, na szczęście są górne stropiany. Także nie muszę się za bardzo z tym siłować. No widać, że jest to, co trzeba. Na razie sobie odłożę. Jest. Jest pasek, jest pilot. Są papiery. To też na razie odłożę. Jest kabel. Także wygląda to dobrze. To, co niepotrzebne, na razie pochowamy. Obejrzyjmy może jeszcze ten karton. No jest. RVMB200 BP. Co to jest? 60 W FM tuner CD USB Bluetooth AUX, gitara z mikrofonem, multi effect speaker illumination, czyli światełka. RVMB 200 BT BP. Co to jest to BP? Boom Blaster chyba. Nie. Także niby wszystko się zgadza, ale obejrzyjmy sobie tą bestię. Także z tyłu, ciekawy jestem, aha, tutaj jest śrubka. Także, no ale to nie są R20, to jest specjalny akumulator. Te wejścia na gitarę i mikrofon, potencjometry, podłączenie na kabelek. A gdzie antena? Aha, antena jest wysuwana.
czyżby ona nie jest obracana, tylko taka wysuwana. Na to wygląda. Jest tylko taka wysuwana. Chyba ma gumowane nóżki, bo nie mogę tego tak łatwo obrócić jedną ręką, a chcę to do światła. No boki wyglądają podobnie jak w starszych modelach. Może jeszcze tutaj troszeczkę doświetlę. Chyba są nawet takiej samej wielkości te boki, gdzie są ukryte subwoofery. No jak to wygląda, to sobie każdy mógł zobaczyć w internetach, także na temat wyglądu tutaj nie mam zamiaru się rozwodzić. Wygląda to tak jak powinno. Tak jak to wyglądało na zdjęciach. Jak te przyciski je sprawują? No normalnie. Ktoś tam, była taka jedna opinia, ktoś bardzo po nim jechał, że przyciski jakoś źle chodzą. Także może na moment dam na pauzę, jeszcze podłączę kabelek i zrobimy tylko taki krótki test dźwięku, pierwsze wrażenia i widzimy się za moment. Ledwo to podłączyłem, już choinka się zaświeciła. Szumi. Świeci, a jak gra, może od razu pójdę po pętka, także jeszcze moment. Dobra, czy tak na nieprzytomnego uda mi się to uruchomić. Co jest, to nie jest USB. Czego ja tutaj pętka nie mogę podłączyć? Dobra, las. Jak to uruchomić? USB. I zagra to w końcu. No file. Jak to możliwe? Przecież na Sharpie w tym formacie gra. Także chyba jeszcze moment, muszę iść po jakąś płytę, bo USB jakimś cudem mi nie rozpoznaje. Dobra, dorwałem jakąś płytę niedawno oklepywaną, żeby tylko sprawdzić, czy to gra i jak to gra.
BlueTouch, później będziemy się bawić AUX CD. No i uruchom się w końcu. O, szumi napęd, czyli zaraz zagra. Mam nadzieję. Oj, jak na razie słabo. Nie, chociaż nie. Nie ma tragedii. Bas jest lepiej. To jest tylko jedno podbicie, są dwa. Jeden, dwa, czyli z basem nie jest źle. No sopraniki faktycznie nie są zbyt jakieś rewelacyjne, ale są. Jakoś bardzo źle to nie brzmi. W sumie całkiem fajnie, nawet mi się podoba jak na razie. Może nie tak dobrze jak stare, ale żeby to stwierdzić na 100%, będę musiał to trochę potestować. A jak na razie pierwsze wrażenie nie jest złe. Jest dzień, może troszeczkę przymaksuję. Mega głośno to się nie drze, ale wcale źle to nie gra. Dobra, nie będę przedłużał tego unboxingu i pierwszych wrażeń. Pierwsze wrażenie nie jest złe, nie ma to jakiejś super jakości wysokich. Basy są w miarę dobre. Są fajne efekty stereofoniczne, dobra przestrzeń, dynamika. Także myślę, że dobry początek, a później będą porównania, chociaż już na pierwszy taki rzut, że tak powiem, ucha, raczej od Sharpa i od starszych JVC to lepiej grało nie będzie. No ale powiem, że no, też jakoś rozczarowany to nie jestem. Dobra, przyjdzie pora na dalsze testy i na razie zmykam. Hey.